Może z tym ryzykiem fotografował, wiesz. W związku z tym, no ta relacja jest zdarza. I teraz następuje taki ping-pong, no on się nie zaczął wczoraj, on zaczął się lata temu, więc Turcja aspiruje do tego, żeby przystąpić do wspólnoty europejskiej, no oni jeszcze od czasów EWG. I z jednej strony pokazuje, tak chcielibyśmy, z drugiej strony mówi, że nie, my mamy inne opcje. Unia Europejska robi dokładnie to samo, to znaczy z jednej strony nie może się Turcji pozbyć, no bo Turcja cały czas będzie w tym samym miejscu, gdzie jest, a z drugiej strony to, co się dzieje w Turcji, bardzo niepokoi europejskich polityków. No i ten ping-pong trwa, tak? Nie pamiętajmy, że jeszcze niedawno Turcja mówiła, że w październiku zerwie umowę z Unią Europejską dotyczącą imigrantów. Mamy, dzięki Bogu, początek grudnia, a umowa nadal nie została wyrwana, chociaż groźby trwają. Z autorem swojej ulubionej książki. Dowiedz się, 10. Festiwal Puls Literatury w Łodzi. Od 4 do 15 grudnia. Spotkania z pisarzami, premiery książek, koncerty, warsztaty, spektakle, wernisaże, debaty i konkursy. A do tego 20 lat Tygiel Kultury, teraz cyfrowo. Szczegóły na pulsliteratury.pl. Podpisała umowę, pani prezes. Chyba nie zamierza pani opuścić naszej firmy w trakcie tak uroczego szkolenia, jak to w hotelu Windsor nad Zalewem Zygrzyckim. Panie Kasiu, wręcz przeciwnie, zamierza pójść w ładnie malują i rysują, ale no niestety, z myśleniem to są problemy. Pierwszego miejsca na wesele, wyobraźcie sobie, jak nie krzyknie, krzyknie, dzieje, zimno, że trzeba uciekać do domu. No to musimy przynajmniej wyrazić opinię. I jest to, jak dla mnie, kolejny tego typu element. To znaczy wiadomo, że on tak naprawdę czy wiele zmieni. Nie sądzę, żeby on wiele zmienił. Uważam, że ten ping-pong będzie dalej trwał. Natomiast Unia Europejska musiała jakoś zareagować. Musiała podkreślić swoje niezadowolenie z sytuacji. Musiała zareagować na to, chociażby, że niedawno Turcji zamknięto jeden z największych dzienników opozycyjnych. No proszę sobie wyobrazić sytuację, w której w dniu Polsce zamyka się Rzeczpospolitą albo Gazetą Wyborczą i stawia redaktorów naczelnych czy właścicieli przed sądem. To są rzeczy, z którymi Unia Europejska w sferze wartości nie może się pogodzić, no ale z drugiej strony w sferze ekonomicznej sytuacji jest nadal Turcji potrzebna i Turcja jest jej potrzebna. W związku z tym jakiś sygnał musiał być nadany, tak? Jeszcze jednodniowych soczewek kontaktowych otrzymasz w prezencie. Szczegóły i regulamin promocji dostępne w salonach i na Vision Express. Vision Express, wiemy czego potrzebują twoje oczy. Akurat teraz te młyny przemieliły. Akurat teraz mam wrażenie, że coś się przelało. Być może któryś z polityków wreszcie stwierdzi, że okej, dostał to przelewa parę goryczy. Młyny przemieliły, bo ten został wykluczony. Prezydent po spotkaniu z zarządem KGHM w Lubinie. Andrzej Duda mówi, że usłyszał zapewnienie, że rodziny ofiar katastrofy w kopalni Rudna dostaną odpowiednie wsparcie. We wtorek wieczorem w kopalni doszło do silnego wstrząsu. Zginęło 8 górników, 9 zostało rannych. Akcja ratunkowa trwała niemal dobę. Władze KGHM ogłosiły 4-dniową żałobę. Samolot pasażerski
Wielki, który rozbił się w poniedziałek w Kolumbii, nie miał w zbiornikach żadnego paliwa, tak wynika ze wstępnych ustaleń służb do spraw lotnictwa. W mediach pojawiły się nagrania, w których pilot krótko przed katastrofą zgłasza, że skończyło mu się paliwo. Władze lotnicze odnalazły czarne skrzynki rozbitej maszyny. Śledztwo może potrwać wiele miesięcy. Federacja Inicjatyw Oświatowych liczy na pomoc Episkopatu Polski w zorganizowaniu mediacji w sprawie reformy edukacji przygotowanej przez minister Annę Zalewską. Federacja zrzesza ponad 30 różnych stowarzyszeń edukacyjnych. Iga Kaźmierczyk z Fundacji Przestrzeni dla Edukacji. To jest trochę daremny trud, dlatego że jeśli mówimy o mediacji, to musimy założyć dobrą wolę dwóch stron. Dobrze, tym wspólnym stole ministerstwo z nami od samego początku dyskusji o reformie oświaty, jednak nie chce usiąść, na razie nie ma odpowiedzi episkopatów. Święta mogą przynieść niemiły prezent dla kierowców po tym, jak wczoraj wieczorem państwa OPEC podjęły decyzję, że po raz pierwszy od kilku lat jednak ograniczą produkcję ropy. Ta już wyraźnie drożeje na zagranicznych giełdach. W najbliższym czasie może się to przełożyć na ceny na stacjach paliw. Pełne wydanie informacji TOK FM o 17. W Karpatach tej nocy może spaść nawet 25 cm świeżego śniegu. Miało zrobić się przede wszystkim na południu Polski. W pozostałych regionach, jeśli będzie padał, to deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometry w tej nocy od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i plus 4 na wybrzeżu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Dzieci mają duży potencjał, rysują, malują ładnie, ale coś z myśleniem nie tak. Unia Europejska i Stany Zjednoczone, plus Australia, czyli kraje tej kultury północnoatlantycko-europejskiej, są w tej chwili, w tym momencie, gdzie są najbardziej rozwinięte technologicznie. W związku z tym, w naturalny sposób, miejsca, gdzie technologia jest wyższa, płynie ona do miejsca, gdzie tej technologii nie ma. I tak zawsze było. Kiedyś my kupowaliśmy technologię z innych stron świata. Tak? Czyli Europa była zastosowana do innych krajów, bliżej technologii. I to jest naturalny proces. W związku z tym nie bardzo widzę, w którą stronę twórcy mieliby się udać. Tym bardziej, że Unia Europejska jest, trzeba powiedzieć, powstało bardzo wiele i to takie trochę ryzykowne wyzwanie dla dziennikarza, żeby stawia na rozwój przedsiębiorczości. No ma rzeczy do zaoferowania, nowego, co wzbudzi zainteresowanie. Czyli pana zdaniem obserwujemy swego rodzaju rozciągnięty w czasie spektakl polityczny, w tej części co rusz, każdy ze stron czuje się w obowiązku, żeby wygłosić swoją kwestię, a to Unia Europejska mówi, że potępiamy to, co dzieje się w Turcji, potępiamy to, co dzieje się na przykład w odniesieniu do prasy, czy do akademików chociażby, tak, w Turcji. Z drugiej strony Turcja czuje się w obowiązku, żeby odpowiedzieć, że zgadzamy się z krytyką Unii Europejskiej, tak, oczywiście z drugiej strony nie można zapomnieć o tym, więc przelewania się czary goryczy. Być może w którymś momencie tak się ułożą okoliczności, tak się ułożą warunki, że albo Turcja, albo Unia Europejska nagle będzie miało kilka możliwości, żeby albo większy nacisk na drugą stronę zastosować, albo w jakiś sposób bardziej się będzie to opłacało, żeby nagle gwałtownie rzeczywiście którąś z tych ust zrealizował. W tym roku tylko pytanie, czy to nastąpi i jeżeli tak, to kiedy? Bardzo trudne pytanie, to znaczy takie rzeczy przewidują. Czy to jest kropla, która być może przelałaby czary goryczy, mogłaby się stać kara śmierci, czy też wprowadzenie kary śmierci w Turcji? Po takiej zapowiedzi się pojawiają. Nie sądzę, nie uważam. Na Stanach Zjednoczonych kara śmierci jak najbardziej obowiązuje. To czy się ona wykonuje, czy się nie wykonuje, to jest inna sprawa. Nie sprawia to, że nagle się stoją w jakiś sposób relacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi zawieszone. No, ja powiem szczerze, tak, że to jest kara śmierci, jest niezgodna z tym, co Unia Europejska sobie wymyśliła, co uważa za niepotrzebny element solidarności, ale to nie jest rzecz, której się na świecie nie praktykuje i aż to miny, że w wielu krajach Unii Europejskiej również w Polsce podnoszą się głosy, żeby karę śmierci przywrócić w wypadku pewnych kategorii przestępstw. Próbowałem odpowiedzieć sobie na to pytanie, które również nie w pana sądzę, książce to było coś się aż tak nadmiernie szokującego. Ale pan raczej to pytanie cytuje uważam, jako to jest raczej pytanie zadawane przez innych ludzi. Chwilowo nam się udało, no ale pytanie, czy unika pan raczej czy odpowiedzi. Chodzi mi o to pytanie, dlaczego Niemcy to robią? Dlaczego byli do tego zdolni? Tam u pana w książce jest takie zdanie. Kajkego, Schillera, Heinego, Mamów, naród, który dał świat filozofów, muzyków, stwarzanie ludzką machinę zaplanowanej zbrodni. Unia Europejska powinna
nasiadając na podwórkę, bo przecież wspiera terrorystów i pozwala członkom organizacji terrorystycznych swobodnie protestować na ulicy. I są szczegóły żadna niemieckie, ze strony nie ma odpowiedniej dźwigni, żeby drugą zmusić do tego, co i można mówić o uznała za narodowe. Ale to są kiedy pytania o zbrodniarzach kiedy na całym świecie, w Kambodzi, w Rwandzie i tak dalej. Ja dlaczego bardzo często ludzie potrafią tak działać na pierwsze miejsce, i w jakich jako, warunkach jako wytwarzają się takie niesłyszalne są komentarze z Berlina. Tak było w przypadku rewolucji bogosławów sprzed kilku miesięcy, w której rzecz o nią nazwana była ludobójstwem, co również wzbudziło spore protesty po stronie tureckiej. Tak samo jest teraz, kiedy kanclerz Angela Merkel mówi, że powinna się wstrzymać negocjacje w sprawie przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej. Niemcy czują się w jakimś szczególnym obowiązku, żeby stosować Turcję? Niemcy mają po pierwsze bardzo dużą społeczność turecką, co sprawia, że ich relacje z Turkami są bardzo bliskie. Nie można zignorować paru milionów mieszkańców, którzy bardzo często gdzieś głęboko w kulturze czują się lojalni w stosunku do swojej ojczyzny, z której być może już wyemigrowali pokolenie dla czytelnika, ale nadal czują się Turkami. To, że oni przyjmują w znacznej mierze wartości niemieckie, to jest osobna sprawa, natomiast oni się czują Turkami, znam takie osoby. Język niemiecki, w związku z tym, że jest tak duża diaspora turecka w Niemczech, jest jednym z bardziej popularnych języków w Turcji. Jeżeli Turcy już znają jakiś język, to zazwyczaj jest to niemiecki. Nie mówimy tutaj oczywiście o ranach turystycznych, chyba taki bardziej wśród ludzi. No po prostu mają szansę pojechać do Niemiec, tam posiedzieć, nauczyć się go i wrócić. Więc to jest jedna sprawa, że te relacje muszą być siłą rzeczy bliskie, a druga sprawa, że Niemcy są po prostu dużym, silnym krajem i to jest takie zjawisko znowu ogólnoludzkie, że także to niskie liczby prawo fizyki, że kto ten, kto jest silniejszy, ten, kto może ma podstawy do tego, żeby mówić, ten mówi, a jeżeli ktoś jest słabszy, ten to ma ograniczone pole działania i wypowiadania się również, także nowi subsole. W związku z tym, że te relacje, o których mówimy, relacje między Berlinem a Ankarą są nieco bliższe niż w przypadku innych stolic Europy. Była trzecia rzesza, skala dociera do Turcji, pod adresem Turcji jest tym boleśniejsza. W innych krajach, czy ona w ogóle jest bolesna? Podobne jest zachowanie. To zacznijmy od tego pytania, czy w ogóle jest bolesna? To znaczy, na tej skali. Na pewno w jakimś stopniu jest bolesna. Gdyby tak nie było, to ludzie by nie reagowali. W mojej książce i w poprzednich książkach reagujemy zawsze na to, co nas zastanawiają na tym, czy Niemcy jako naród mieli jakoś specjalnie iluzja, kiedy że ludzie mówią, a to mnie w ogóle nie obchodzi. Samo powiedzenie, że coś mnie o mnie obchodzi, oznacza, że już mnie to obchodzi, że jakoś reaguje. Prawda sobie nawet tego nie uświadamiam. Czy ta krytyka ze strony Niemiec jest bardziej bolesna? Ale pewnie trochę tak, no względu na to, że Niemcy są silnym państwem, które ma wpływ bardzo mocno głos w Unii Europejskiej. Nie tylko narodową. Także tak, żebym się spodziewał, że ta krytyka jest bardziej dotkliwa. Natomiast czy jest bardzo, bardzo mocno dotkliwa, czy Turcy z tego powodu się przestraszą i zmienią swój sposób zachowania, czy też może Niemcy reformują swój sposób zachowania na model taki, jakiego Niemcy wymagają? Pewna polityka amerykańska przede wszystkim, ale i brytyjsko-francuska wobec Niemiec, umowy, która się pojawiła, dla się zmienia podejście do szukania zbrodniarzy. Ale z drugiej strony, właśnie, czy nie sądzi pan, że jednym z powodów, dla którego którzy doszło do tej zmiany, o porozumieniu, o dążeniu do porozumienia z Turcją o potrzebie przy okazji chociażby opracowywania aktu oskarżenia w procesie Norymberskim, pojawił się wśród aliantów tureckiej polityki. Na przykład, czy my możemy ich sądzić za bombardowanie Kawęży? Przecież myśmy bombardowali też niemieckie miasta, tak? Chociażby Dresdno. Zdecydowanie czy to nie było też trochę tak, że w którymś momencie zaczęło wychodzić, tego, że, tych że rzeczywiście zwycięzcy może kierują się trochę Republiki Tureckiej tym prawem zwycięzcy do osądzania pokonanych, jest samemu to też mając trochę za uszami. Tak? Unia Europejska nie ma w tym momencie solidnego, jednolitego przywództwa. Zostawmy ocenę każdemu osobna, czy nam się to podoba, jak to czy nam się nie podoba, natomiast nie ma. Fakty są takie. W związku z tym, jeżeli ktoś z zewnątrz, nie tylko Turcja, wszyscy inni, jeżeli chcą rozmawiać z
czymś, co chcieli uznawać za Eurola, to wybierają tego, kogo uznają za najbardziej odpowiedniego partnera do politycznej rozmowy, kogo uznają za tego, kto może szepnąć to stanowisko, kto może w sposób autorytatywny wypowiedzieć się, kto może wpłynąć na inne państwa. To jest takim powiedzmy państwem domino, tak? Że jeżeli to państwo postanowi tak, to od razu z automatu kilka państw postąpi w ten sam sposób. Niemcy. Ale zwyciężony po prostu zabijał, to była na niewoli wkładał ludzi, których chciał, gwałcił i tak dalej. I oczywiście były takie akty zemsty pod koniec wojny, ale potem były zorganizowane, że właśnie te trybunały, procesy te mają udowodnić fakty, żeby ludzie się coś z tego nauczyli i też udowodnić to, co wyszło bardzo szybko w tych procesach, że nigdy to nie jest dosyć, żeby powiedzieć, niekazne. Ja miałem taki rozkaz i to jest z tego powodu, ja nie jestem winny za to, co robiłem. Jednak coś się nauczyliśmy z tego, powiedzmy, w amerykańskim wojsku i teraz w wielu wojskach na świecie, jest to, uczą się oficerowie, że jeżeli mają rozkaz, który jest wyraźnie nielegalny, niemoralny, to mają obowiązek nie wykonać tego rozkazu. Więc to jest coś innego i takie oczywiście było bombardowane z jednej i z drugiej strony, ale jednak tu ta wojna była inna, holokaust był zupełnie inny, inny niż cokolwiek przedtem. I trzeba, to nie jest wszystko na jednym etapie. W każdym razie zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę Łowcy nazistów na tropie zbrodniarzy wojennych naszego gościa Andrzeja Nagórskiego. Właśnie Pan już powiedział o tym, że był tutaj korespondentem w tej części to są bardzo poważne zmiany. W Niemczech, ale też razem, kiedy mamy demonstrację w Turcji, dlatego chciałem skorzystać z tych innych też Pana obserwacji i doświadczeń. Czy Pan się obawia dzisiejszego świata? A nawet w kontekście jeszcze książki, kiedy mówi Pan, że to nie było sądzę. Znaczy, nie są takie doświadczenie, które ludzkość powinno czegoś nauczyć. Czy my dzisiaj definitywnie jesteśmy oddaleni od tych zagrożeń, które miały miejsce w Europie w połowie XX wieku. Zaczynają uciekać. Nigdy nie jesteśmy definitywnie oddzieleni. A jestem zawsze bardzo ostrożny, żeby jakieś bezpośrednie analogie. Teraz ludzie bardzo emocjonalnie reagują właśnie na wybory w Stanach, o faszyzmie i tak dalej. To nie jest faszyzm, to są zupełnie inne sytuacje. Ale nie można mówić i porównywać takie zupełnie inne przeprowadzone zostało właściwie w sposób tak nieudolny, oczywisty i przewidywalny. Czego jest niebezpieczeństwo właśnie w związku z Rosją. Dlatego, że Rosja Turcy się naprawdę nie rozmieściła z historią stalinizmu. Tak, lubią te tematy, lubią o nich rozmawiać. To jest element kultury, który Turcy w ogóle jako społeczeństwo. I była próba w 80-tych latach, na początku nawet 90-tych, przyzwolenie na spiskowe teorie dziejów i na rozważanie takich scenariuszy, a potem to wszystko wycofał. Że dziś działają tajni agenci, oczywiście to jest obecne we wszystkich krajach, właśnie ze Stanami Zjednoczonymi i Polską. Mam miliard teorii, kto naprawdę zabił Kennedy'ego, albo kto skrył UFO, który wylądował w Nevadzie. W Polsce mamy swoje teorie spiskowe, no i w Turcji mamy podziemne państwo, o którego istnieniu jest przekonana spora część społeczeństwa. I nawet premier Turcji wykorzystuje ten mit, tak? No, nic tego nie udowodnił, w związku z tym trzeba to uznać za jakieś mizę, jakąś legendę. Czy ten mit ma jakieś podstawy? No dobrze, ale aresztowania są wydarzeniem jak najbardziej realnym. Uczciwie, to, że no tak, tylko że teraz rozmawiać o tym, co było w obojętnym jakim kraju, ten mit, uznawać i zrozumieć swoją własną historię, to jest kluczowe do jakiejś zdrowej demokracji, to jest kontynuacja pewnego trendu, żeby to panowało gdziekolwiek na świecie. I mówiąc o tych analogiach na koniec, bo że będą się zdarzały, mówiło się, że przecież można było powstrzymać Hitlera, a jeszcze był czas w latach 30. Czy teraz jak Putin zajmuje Krym, dokonuje właśnie pierwszej rewizji granic. Pokazują, że no pomijam oczywiście przemiany na Bałkanach, ale one miały czy te zmiany granic, czy powstawanie państw inny charakter, ale tutaj relacjach między Unią Europejską, aneksja Krymu, właśnie zajęcie terytorium, próby
stabilizacji w Ukrainie. No i niektórzy mówią, trzeba tego Putina powstrzymać, Unia Europejska, Stany Zjednoczone nakładają sankcje, ale znowuż coraz częściej słyszymy, już dajmy spokój, te sankcje nic nie dają, z Rosją trzeba rozmawiać, business as usual. Nie obawia się pan tego, że znowu popełnimy błąd? Już od jutra w MediaMarkt akcja Rata Gratis. Jednak zakupy, a my zapłacimy za ciebie jedną z twoich rat. Na przykład elektryczna deskorolka SkyMaster. O takie do 20 km za 999 zł. MediaMarkt. Mam nadzieję, że tu jest tyle politycznych zmian w Europie, w Stanach. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Ale mam nadzieję, że będziemy bardzo twarowo źródłami witaminy C, na to, takimi co, jak czarna porzeczka, czarny bez reagować. Dodatkowo gripolita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. No szkoda, myślałem, że pan nas na koniec trochę pocieszy. Chciałbym. Smakuje. Bardzo dziękuję, Andrzej Nagorski, autor wielu książek, ale najnowsza to Łowcy nazistów na tropie zbrodniarzy wojennych. Przy okazji wizyty w Polsce był gościem audycji, co się stało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i zachęcam do sięgnięcia po książkę. A za chwilę informacje dla TikToka. Wyjątkowe okazje. Co się stało? Idealny na świąteczny prezent. Czekolady Finkel aż do 26% całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokazar oraz na stronie tokazar.pl/audycje. Gdyby święty Mikołaj latał lotem. Poprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, nie dotykanie eksponatów, nie rejestrowanie dźwięku i obrazu, nie prowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty z sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Vanatel zaprasza od poniedziałku do piątku po 16:40. LG X-Power. Super szybkim czasem pracy na jednym ładowaniu. Za 799 zł. MediaMarkt.pl. Nadchodziły święta. Ludź opanowywała przedświąteczna gorączka. Ale były i takie domy, w których nie wszyscy byli zabiegani. Mieszkały tam szczęśliwe rodziny, które cały czas na wspólne wypieki, radość i śmiech. Poza prezenty z darmową dostawą zapłaciły w internecie kartą Visa. Płać kartą Visa u partnerów promocji i skorzystaj z darmowej dostawy przez Pocztę Polską. Bez względu na wartość zamówienia. Sprawdź szczegóły promocji na visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Doktor nauk medycznych Michał Lepiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu magnezowego. Dlatego osobom w tym wieku polecam Neomag Cardio. A właśnie suplement diety Neomag Cardio oprócz magnezu o doskonałej bioretencji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Neomag, taki powinien być magnez. Jednym słowem, szukam dziury w całym. Zapraszam na program Szukając dziury w całym w każdy czwartek o 19:15 w Polskim Radiu 24. Zapraszam. Do usłyszenia. Ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Jest 17. Polskie Radio 24. Informacje dnia. To jest ustawa o rozwiązywaniu konfliktów, to jest projekcie ustawy o zgromadzeniach publicznych, powiedział minister Mariusz Błaszczak. Rozwiązuje problem, konkretnie. Sprawa oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza trafi do ponownego rozpatrzenia przez sąd. Poinformowała sędzia Sądu Okręgowego Małgorzata Westfalkowska. Przeciwnie wyrzutowo wydłużenie przedsiębiorstwa była przedsiębiorstwa. Kontekst wiedzy historycznej koncertu oraz studiów i dbanie istniejących górników, jak będą wyglądały
tegoroczna odpowiedź 35. rocznicy Tatych Zdarzeń 992, powiedział dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciuka. Zawsze jest u nich pełno pysznych rzeczy. Katarzyna Okliwiska, zapraszam. To jest ustawa o rozwiązywaniu konfliktów, tak o projekcie ustawy o zgromadzeniach publicznych, powiedział szef NSW Jan Mariusz Błaszczak. Propozycja posłów Kliwska wprowadza między innymi pojęcie zgromadzenia publicznego, które organizowane regularnie w tym samym miejscu miało być pierwszeństwo na publicznych manifestacjami. Minister spraw wewnętrznych i administracji powiedział, że ustalenie propozycji posłów PiS jest uzasadnione, ponieważ na przykład w tym roku na trasie Marszu Niepodległości zarejestrowano kontrmanifestację, co groziło awanturą, stwierdził Mariusz Błaszczak. To było zadanie dla miasta współprowadzącego, że powiem mediację, ale takie zadanie wykonała polska policja. Zastępcy pani Brontyn-Żwajc, gdyby nie mediacja polskiej policji, to mielibyśmy do czynienia ze zderzeniem jednej manifestacji z drugą, mielibyśmy do czynienia z awanturą, z zamieszkami. Ten projekt poselski, który zmienia przepisy właśnie mówiące o psychicznych manifestacjach, jest de facto projektem, który rozwiązuje problem. Konfrontacja. Nie myślę, że jest tu kontrdemonstracji i zgłoszone przez nich zgromadzenie musi dzielić co najmniej 100 metrów. Jednak na przykład organizatorzy Marszu Niepodległości ocenili, że proponowane przepisy są zbędne. Minister Mariusz Błaszczak zeznał, że tu chodzi przede wszystkim o uniknięcie konfliktu. Być może i organizatorzy Marszu Niepodległości też bardzo chcieli się konfrontować z tymi, którzy są przeciwni Marszowi Niepodległości, nie wiem co w głowach ich tkwi. Natomiast dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że sytuacja była niebezpieczna dzięki postawie polskiej policji, dzięki mediacji polskiej policji. Ten problem został rozwiązany. No i tu zakłada, że organ gminy może zakazać manifestacji, jeśli będzie się ona odbywała w tym samym miejscu i czasie, co zgromadzenie publiczne. Wyjątek dotyczyłby zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. To miałoby pierwszeństwo. Po południu sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych opowiedziała się za odrzuceniem poprawy do pozycji do projektu. Teraz te dokumenty trafi ponownie na posiedzeniu plenarne, gdzie odbędzie się prokuratura w Katowicach uznawiła śledztwo w sprawie majątku Aleksandra Jolantek Właśniewskich, informuje o tym TVN24. Projektu wprowadzającego ustawę o organizacji i trybie postępowania przez Trybunał Konstytucyjny oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału. Na wiejskim politycy PiS-u politycy opozycji porzucali się argumentami, nie zabrakło też wzajemnych prewencji i oskarżeń. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zarzucił rządzącym stosowanie bolszewickich metod wobec samorządów. Nawiązał do działań, jakie w ostatnich tygodniach wobec dwojga wywodzących się z PO prezydentów miast, Hanny Zdanowskiej i Krzysztofa Żuka, podjęły CBA i prokuratura. PO powinna mieć pretensje do swoich samorządowców, że prowadzą swoją działalność w niejasny sposób, a nie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, odpowiada na to wiceszef PO-PiS-u Marek Suski. Na mundurach policjantów będą kamery rejestrujące ich interwencje, zapowiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak, przedstawiając w Sejmie wieloletni program modernizacji służb mundurowych. Kamery na mundurach nie będą działać bez przerwy. Policjant będzie musiał je włączyć. Być może uda się uniknąć części zakupów, bo przed 2 laty policja nabyła prawie 100 paralizatorów z kamerami. Słuchasz informacji TOK FM. Ludność świata wzrosła w tym roku do 7 miliardów 433 milionów osób, ogłosił Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych. Jak wynika z raportu, liczba ludności polskiej ostatnio nie zmieniła się. Wynosi 38 milionów 600 tysięcy. Średnia oczekiwana długość życia na świecie to 69 lat dla mężczyzn i 74 lata dla kobiet. W przypadku Polaków to 74 lata, a Polek 82 lata. Teraz to wszystko. Kolejne informacje to GFM o 17.20. Pogoda. W nocy wiecznie będzie padać deszcz, ze śniegiem i zwłaszcza w górach śnieg. Od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i plus 4 na wybrzeżu. Radio to GFM. Pierwsze radio informacyjne. Polskie Radio 24. Sprawa oświadczeń majątkowych Pawła Adamowicza trafi do ponownego rozpatrzenia przez sąd. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. Chodzi o fałszywe oświadczenia majątkowe z lat 2010 i 2011.
Wraz z Węgrzem Stanisławem wpisał list wszystkich mieszkań i oszczędności. W marcu Gdański Kontrolonowy warunkowo umorzył postępowanie na 2 lata. Apelacja od wyroku złożyła prokuratura. Sąd odwołał się uznał, że w takim społecznym szkodliwości panu prezydenta był duży i nie można tej sprawy umorzyć, powiedziała sędzia Małgorzata Falkowacka. Sąd rejonowy, co prawda, podjął się oceny stopnia zaniżenia sobie żonego, jak i stopnia społecznych szkodliwości wpłynął do wystawy, której mają być. Jednakże uczynił to w sposób nietajemny, a tym samym decyzja o warunkowym wymurzeniu postępowania była przyczynna. Sąd rejonowy nie wykazał sposób nieustających, dlaczego jego zdaniem brak był przyznany do uznania, że podając nieprawdę o oświadczeniach majątkowych podejrzanych działał z zamiarem bezpośrednim. Ograniczyć się swoje ocenie jedynie do nieprecyzyjności wskazywania stanu majątku podejrzanego i nie rozważyć rozmiaru swojej nieprecyzyjności. Teraz prezydent Gdańska czeka normalny proces z wnioskami dowodowymi i zeznaniem świadków. Udało się rozwiązać problem po usterce rządowego samolotu. Awaria systemu komputerowego uziemiła maszynę we Wrocławiu, ale po południu prezydent Andrzej Duda wypisała jednego delegacja z tylko i wyłącznie pewnym projektem, bo to wszystko może być wywrócone do góry nogami za kilka miesięcy, czyli w lutym. Po drugie, taki proces tworzenia podręcznika to jest proces bardzo długofalowy i długotrwały i wymaga naprawdę współpracy wielu specjalistów. Być może wydawnictwa już te specjalisty trwają, chociaż specjalista wybiera się bardziej na bazie jakby treści, które mamy w podstawie, wiedząc, gdzie mamy celować. Więc nie wiem, gdzie tu jest pies pogrzebany, kolokwialnie mówiąc. Jarosław Matuszewski z Polskiej Izby Książki przyznaje, że czasu jest niewiele, ale jego zdaniem misja nie jest niewykonalna. Można powiedzieć, że w pewnym sensie oczywiście trochę ryzykujemy, polskie władze zaczynają w tej chwili dwoma samolotami średniego zasięgu, zostały one wypożyczone ze spółki Euronet. Do pracy w domu, jak sami mówią, zwyczajnie się nudzą, pozbawieni zajęcia są także wykluczeni społecznie. Mowa o niepełnosprawnych, którzy dziś próbowali swoich sił we zmowach kwalifikacyjnych podczas wielu ofert pracy skierowanej właśnie do nich. Ofert było sporo i nie mniejsze było także zainteresowanie. Są wykluczeni z wielu względów. Najpierw wykluczeni przez zmagania się z wyzwaniami codziennego życia, niepełnosprawność i najprostszych barier, telekomunikacyjne, ale są też wykluczeni społecznie i zawodowo. Sytuacja na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, jak sami mówią, jest bardzo trudna. Bez zajęcia człowiek traci troszkę kalorii po osiągnięciu. Problemem może być też dopasowanie podstaw pomiędzy różnymi przedmiotami. Wraca nauczanie przedmiotowe zamiast przyrody, fizyka, chemia i biologia. Eksperci twierdzą, że część materiałów będzie się powtarzać, a podstawy, na przykład z polskiego historii, nie będą do siebie dopasowane. Trochę gramy każdy do jednej bramki. Czyli widać na przykład, że nauczyciel angielskiego prowadzi swój własny program, a nauczyciel, który działa w edukacji wczesnoszkolnej, prowadzi swój własny. I oni się gdzieś nie łączą, nie ma wspólnego mianownika i na przykład brak wprowadzania litery X na zajęciach z języka polskiego w edukacji wczesnoszkolnej pokutuje tym, że potem dzieci nie są w stanie zapisać tego pisma elementarzowym na języku angielskim. Ale pani twierdzi, że ona robi swoje w życiu, pani Hania, i zrobi skrajnie coś innego. I też mam wrażenie, że tu niestety jest brak jakiejkolwiek korelacji między tymi przedmiotami. Nie ma gdzieś punktu wspólnego i jest bardzo duży przeskok teraz, zanim zajmuje się dwoma ustawami likwidującymi gimnazja i wprowadzającymi 8-letnią podstawówkę. Podstawy do startujących od 2017 roku szkół branżowych mamy poznać dopiero na wiosnę. Żeby nowe prawo oświatowe zgodnie z planem ministerstwa weszło w życie we wrześniu przyszłego roku, posłowie muszą je przyjąć do końca tego miesiąca. Joanna Bokosa, TOK FM. Samorządy nie mają wiele czasu na przygotowanie się do reformy edukacji. We wrześniu ma rozpocząć się wygaszanie gimnazjów i przedłużenie nauki w podstawówkach, to już wybrać. Samorządy muszą przeliczyć dzieci, przygotować nowe rejony, zagospodarować szkoły, podzielić pracę wśród nauczycieli. Reforma wywołuje wiele pytań i niepokoju. Martwią się dzieci i rodzice, na przykład jak sprawdzała Dolnośląska Reporterka do podjęcia zatrudnienia, jak również oferty pracy od pracodawców, więc cały rok jesteśmy otwarci na osoby niepełnosprawne i zapraszamy do naszych biur. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Lucja Walszówka, Polskie Radio 24. Konkursy wierzyliśmy roczne koncerty oraz dni upamiętniające górników. Tak będą wyglądały tegoroczne obchody 35. rocznicy pacyfikacji 9 w Bójta. Część oficjalna rozpocznie się 16 grudnia mszą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach. Następnie odbędzie się przemarsz przed pomnikiem górników przy kopalni Wujek. Później zostanie wygłoszony apel poległych w obecności najwyższych władz państwowych. Wieczorem w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia odbędzie się koncert, podczas którego zostaną wykonane utwory Ludwika van Beethovena, Henryka Mikołaja Górskiego i Wojciecha Killera. Właśnie w ten niezwykły sposób chcemy upamiętnić górników, powiedział
powiedział dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ściupa. Pewnie wyzwanie nie przeszkadza. Każda szkoła sobie wybierała patrona, który chce tutaj przybiec. Będą biegli z całego naszego województwa, spotkają się tutaj na początku ulicy Wincentego Pola i tu już wszyscy razem przybiegną pod pomnik. W wyniku pacyfikacji kopalni w Ujoksie 16 grudnia 1981 roku w Katowicach zginęło 9 górników, a 24 zostało rannych. Komisja Europejska broni decyzję o rozpoczęciu postępowania przeciwko Polsce w sprawie wprowadzonego podatku handlowego. Dziś tę decyzję rząd w Warszawie zaskarżył do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Polski rząd zakwestionował decyzję o rozpoczęciu postępowania, uznając, że komisja dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa. Komisja jest innego zdania, mówi jej rzecznik Ricardo Cardozo. Oczywiście będziemy bronić naszej decyzji przed Trybunałem o rozpoczęciu postępowania. Jak również decyzji o natychmiastowym zawieszeniu stosowania podatku do czasu zakończenia tego postępowania. Komisja uznała, że wprowadzenie podatku handlowego w Polsce faworyzuje mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Już wcześniej Bruksela odpowiadała także na zarzuty polskich władz, że to była decyzja polityczna, którą podjęła pod wpływem lobbyingu międzynarodowych korporacji. Bruksela odpowiadała, że zawsze postępuje w sposób obiektywny, zgodnie z kompetencjami, jakie ma w sprawach konkurencji i pomocy publicznej, jednak do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o prawie oświatowym. Uważamy, że stanowienie prawa oświatowego powinno odbywać się w atmosferze porozumienia, konsensusu, współpracy ponad wszelkimi podziałami partyjnymi i że powinno temu towarzyszyć takie zrozumienie i miła atmosfera. To chciałam o to prosić, chciałam o tym powiedzieć, że czekamy na odpowiedź z Episkopatu Polski. Bardzo liczę, że Kościół włączy się w to, żebyśmy zaczęli o oświacie mówić w innym tonie, w innej atmosferze. Iga Kazimierczyk, eksperta z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji. To jest trochę dylemat trud, dlatego że jeśli mówimy o diacji, to musimy założyć zaproponowaną dwóch stron. Dobrze, że współpracowałem ministerstwo z nami od samego początku w dyskusji o reformie oświat. Jednak nie chcę usiąść i nie mam żadnego oceny. Chyba trochę bawimy się z panią minister w gapomitor. Co my powiemy i czego my nie zrobimy, to ze strony ministerstwa jest jednolite, jednostajne, oparte na dokładnie nawet tych samych hasłach komunikat, że reforma jest wydyskutowana z wynikiem powszechnej zgody. Czasem w trakcie, gdy było zasiadanie na galerii zimowej, były matki, były rodzice i w momencie, kiedy rozwijali zupełnie nielegalny transparent, czy są przeciwko reformie edukacji, minister nawet zadawał się z dziwią przez rodzice, którzy są przeciwko, bo są, bo prosimy wyjść z tego zamku, wyjść z tego mochu i zobaczyć, co się dzieje naokoło. I jak podkreśla ten ogólnopolski opór przeciwko wprowadzanym przez minister edukacji zmianom, wzrasta i ciężko jest wymienić organizację, osoby czy instytucje, która popiera to, co w tej chwili dzieje się w Sejmie. Nie ma ani jednej takiej osoby poza samą minister Zalewską, premier Patoszyło, która powiedziała, że to jest absolutnie dobry kierunek i tak to powinno wyglądać. Nie ma prawa na pożegnalne spotkanie, o mediację w sprawie reformy edukacji, na razie sprawy nie komentuje. Agnieszka Rogal. Do tematyki edukacyjnej wrócimy także w obszernie w jutrzejszym wydaniu magazynu reporterów. Teraz zmieniamy temat. PKP PLK ogłosiło przetarg na budowę ponad 4-kilometrowego tunelu łączącego dworzec Kalicki, budowany właśnie dworzec fabryczny w Łodzi. Władze miasta przedstawiły dzisiaj je, co inwestycja znaczy dla miasta i Polski. Budowa tunelu to historyczna inwestycja. Dlaczego? To pytanie do reportera TOK FM Bartosza Kociołki. Chodzi o to, że dworce nigdy nie były połączone. Na jednym rozpoczynał bądź kończył się kiedyś jeden system kolejowy, na drugim inny. Mówi prezydent Łodzi Hanna Stanowska. Likwidujemy to, co dzieliło kiedyś Łódź, czołowy dworzec kolei rosyjskiej i
temperatura od minus 2 stopni na przeważającym obszarze kraju do 3 stopni powyżej zera na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr w nocy dość silny i silny, w porywach dochodzący do 90 km na godzinę północno-zachodni. W górach porywy wiatru nawet do 130 km na godzinę. Przystanek pośredni, czyli przystanek centrum. Przystanek trzeci przy Ogrodowej Karskiego, Ogrodach Karskiego. Czyli tak naprawdę nasze małe metro będzie pozwalało nam, żeby w oparciu o kolej obwodową łącząc się właśnie z tym przebiciem w poprzednich miastach móc funkcjonować jako doskonały system uzupełniający system komunikacji miejskiej. Zdaniem prezydenta znaczenie inwestycji jest większe. Staniemy się głównym węzłem przesiadkowym, jeśli chodzi o komunikację kolejową w Polsce. Bo do tej pory nie tajemnicą było, że mieliśmy dwa dworce zamiejscowe, czyli jeden w Polskach, drugi w Kłodnie. W tej chwili jest szansa, że te pojazdy dzięki temu tunelowi, które będą miały skróconą i to znacznie możliwość przejazdu właśnie przez Łódź, przejadą przez Łódź. Władze miasta chcą, żeby tunel był gotowy na małą wystawę Expo w 2022 roku. Organizacje, które stara się Łódź, do tego czasu mieszkańcy muszą liczyć się z udrożeniami w centrum miasta, mówi szef zarządu inwestycji miejskich. Przeprosz mi tam, że ja tarczą około 11 metrów się Łódź, ponad 11 metrów. To jest jedna kwestia, druga oznaka, że jeżeli chodzi o przystanek Kaliszewskiego, to Łódzkie jest komunikowane, bo to nie ma innej możliwości. Cała inwestycja kosztować ma około 2 miliardów złotych, z czego połowa to dofinansowanie unijne. Jak już powiedzieliśmy, z jednej strony to ma być dworzec Kaliszewski, zbiorki fabryczne, a ten ma być otwarty 11 grudnia. I w kolejnej części naszego magazynu o przygotowaniach do świąt, między innymi o tym, ile będzie kosztowała w dużych miastach świąteczna iluminacja. Wracam zaraz po informacji. Godziny szczyt. Na Lotkom już czekają bilety do nowej promocji. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli. Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenament. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenament. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na Tenament.pl. Twoje pieniądze liczą na ciebie w dzień i w nocy. Dlatego bólestawowe mięśniowe aromatyczne nie mogą cię ograniczać. Możesz liczyć na Opogen Med, bo przynosi ulgę na długo. Opogen Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Promocja LG. Pokolej technologiczną barierę 4K. Dobranych modeli telewizorów LG OLED i LG Super UHD. Otrzymasz konsolę Xbox One S gratis lub za połowę ceny. Szczególne łaski na stronie LG.com. Ruszyła wyprzedaż samochodów Peugeot z rocznika 2016. Z okazji mijającego roku życzymy ci mnóstwo emocji wyzwalanych najnowocześniejszą technologią. Przyjdź do salonu Peugeot i wybierz model, który z radością wjedziesz w nowy rok. Życzymy ci Happy Old Year 2016. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sprawach krajowych i o sprawach zagranicznych, jak nie ma przed ostatnim. Władimir Putin miał orędzie do Zgromadzenia Federalnego Świąteczne przeceny w Media Expert, w którym mówił o założeniach tej polityki. Jednocześnie Rosja przyjął także założenia rosyjskiej polityki zagranicznej. Jakie zdania padły podczas tego wystąpienia Władimira Putina? Mówił między innymi o tym, że współdziałanie Rosji i USA w rozwiązywaniu problemów globalnych i regionalnych odpowiada interesom całego świata. Spoczywa na obu krajach wspólna odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego. Było też taki rodzaj ostrzeżenia, że chcemy z dłuższą konfrontacją, nie znamy na potrzeba. Nie szukamy ludzi niż przeciwnej grupy, potrzebnymi nam są przyjaciele, jednak nie dopuścimy do nasze interesy ograniczone i lekceważone, tak powiedział. A w nowych założeniach, to jest mimowolnymi ruchami.
Można coś z tym zrobić. Zastosować restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Nawet najlepszy przepis na mięso jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość nie wyrzucić na odpowiedź, ale na mięsie trzeba się stać, albo brać je z pewnego źródła. No już teraz, świeże mięso mielone z kurki wieprzowej, jedynie 5,99 za 500 gramów, 5,99, a świeże kurcze w tylko 4,69 za kilogram, 2,99. Mamy na to producenta Łysza, który obejmie swoją funkcję. Co w ten sposób deklaruje prezydent Rosji? Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Jak się prześleli postanowienie, to tam nie ma tak naprawdę niczego nowego. Jest prezydent Stanów Zjednoczonych i tam jest mowa o chęci współpracy, otwarcia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakieś konkretnej propozycji, Donald Tusk zapowiada, że stawi się przed Sejmową Komisją Śledczą w sprawie Amber Gold. W wywiadzie dla TVN24 Donald Tusk zapewnił, że ma czyste sumienie. Odnoszę wrażenie, że ktoś z bardzo złą wolą chce wmówić Polakom, że ta sprawa nie została wyjaśniona, mówił były premier. Prezydent Władimir Putin podpisał dekret zatwierdzający nową koncepcję polityki zagranicznej Rosji. Dokument jasno określa, że aktywność wojskowa NATO w pobliżu Rosji tworzy nowe linie podziału w Europie i że Moskwa pozostawia sobie prawo do reagowania na amerykańską tarczę antyrakietową. Polska grupa zbrojeniowa należąca do niej spółka Odosa podpisały dzisiaj list intencyjny z producentem systemu Patriot. Jeśli Polska wybierze te zestawy, słynny producent autobusów będzie mógł stworzyć nowe miejsca pracy. Dziś sanocka firma zatrudnia 350 osób. Minister infrastruktury zapowiedział reaktywację kilkudziesięciu placówek pocztowych zlikwidowanych kiedyś w niewielkich miejscowościach. Okienka pocztowe mają pojawić się także na dworcach kolejowych. Informacje sportowe. Krzysztof Sandecki zaprasza w majorze o 18 w Krakowie losowanie grupy piłkarskiej mistrzostw Europy do lat 21. Turniej odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. Biało-czerwoni jako gospodarze znaleźli się w pierwszym koszyku i na pewno nie trafią na Niemców ani Portugalczyków. W polskiej młodzieżówce występują m.in. uczestnicy Euro 2016 Mieni Krzyniński, Kapustka, Linek i Stepiński. A ich nieco starszy kolega Robert Lewandowski został nominowany przez FIFA do drużyny roku. Piłkarz Bayernu Monachium znalazł się w gronie 15 najlepszych skrzydłowych i napastników. W sumie nominowano 55 zawodników. Wyniki plebiscytu ogłoszone zostaną 9 stycznia w Zurichu. Polska Ekstraklasa od rundy wiosennej otrzyma nową piłkę. Krasawa, bo tak nosi nazwę, została przygotowana na przyszłoroczny Puchar Konfederacji, który zostanie rozegrany w Rosji. Jej nazwa i wzór inspirowane są rosyjskim czerwonym rubinem. W wersji na nasze boiska piłka zostanie przyozdobiona także logiem Ekstraklasy. A tę nową piłkę na pewno będzie kopał Abdul Aziz Dedek, defensywny pomocnik. Przedłużył kontrakt z Lechem Poznań do 2020 roku. 26-letni piłkarz pochodzący z Gany w poznańskim zespole występuje od półtora roku. Przed nami drugi weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Na liście startowych zawodów w Fliegenthalu jest 65 zawodników z 16 krajów. Oczywiście nie brakuje Polaków. Andrzej Brzozowski. 3 i 4 grudnia na skoczni w Fliegenthalu zobaczymy 7 Polaków. Trener Kadry Stefan Horngacher zabrał do Niemiec ten sam skład, który wystartował w pierwszych zawodach w Kusamo. O punkty na Szparka ze wyglądane nie powalczą Stefan Kula, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Klemens Kurańka, Kamil Stocher, Aleksander Liszczuk i Piotr Żyła. Po dwóch konkursach liderem Pucharu Świata jest Zewery Freund, najlepszy z Polaków. Maciej Kot jest 7 i nie będzie musiał walczyć w kwalifikacjach. Adrian Brzozowski, Tok FM. A na koniec jeden z najlepszych na świecie motocyklistów specjalizujących się w wyścigach ekstremalnych, Tadeusz Błażusiak, który ogłosił, że kończy karierę. Z kibicami chce pożegnać się w Krakowie 10 grudnia podczas pierwszej rundy mistrzostw świata w super.
Enduro. Kolejne informacje Radia Tok FM o 17.40. Przed chwilą był bardzo ciekawy. W Karpatach tej nocy może spaść nawet 25 cm śniegu. Miało zrobić się przede wszystkim na południu kraju. W pozostałych regionach nocą ma padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach tej nocy od minus 4 do plus 4 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Padał będzie śnieg. Tutaj Warszawa i tak ma to ze śniegu. Być na to w ogóle. Polskie miasta wydadzą w tym roku duże pieniądze na świąteczne iluminacje. Absolutnie korzystą. Jest Warszawa, która przeznacza na ten zarz 6,5 miliona złotych, ale jak sprawdziła reporterka Tok FM Agnieszka Wynarska, inne miasta także raczej nie będą oszczędzać. Warszawa rzeczywiście wyda najwięcej, ale też rozmach jest tu największy. Łączna długość tegorocznych instalacji to ponad 20 km. To oznacza prawie dwa razy więcej lampek niż w poprzednich sezonach, a liczba dekoracji wzrośnie o ponad 70%. Ozdoby rozbłysną na trakcie królewskim od Placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu. Nową iluminacją rozświetlone zostaną też m.in. Aleje Jerozolimskie, Aleje Solidarności, Plac Bankowy, ulica Marszałkowska, Mokotowska i Targowa. Całość będzie kosztować 6,5 miliona złotych, ale inne miasta nie chcą być gorsze niż stolica i także szykują świąteczne iluminacje. Kraków wyda na to 900 tysięcy złotych, Rzeszów o 100 tysięcy mniej, Białystok i Poznań 0,5 miliona złotych, a Gdańsk 250 tysięcy, mówi dyrektor tamtejszego zarządu dróg i zieleni Mieczysław Kotłowski. Środki są nieco większe w roku ubiegłym, a wynika to tak naprawdę nie tyle z poszerzenia zakresu, ile no z zastosowania czysztoru świętych czy elementów świętych z innych tego typu gadżetów, trochę lepszej jakości, no bo jednak technika i technologia się rozwija i pewnie wzrosną coraz lepsze elementy, coraz lepsze zestawy, na to się może też wzrosną koszty. Takim centralnym punktem związanym ze świętami jest oczywiście hojnka na Dowiderku i przewiduje się utakorowanie tej hojniki zgodnie z przyjętą zasadą sprzed paru lat, co rocznie nieco inaczej na każde święto, także to nie jest powielanie tego samego wzoru co rok. W tym roku będą to nic świetne, białe, już w kolorze perły, zresztą około to będzie kolor czerwonego. Drugim takim elementem wprowadzonym w bodajże 2 lat to jest druga choinka na tarku węglowym, która będzie funkcjonować przy okazji jarmarku świątecznego. Dalej pojawią się przewieszki i elementy dekoracyjne na słupach oświetleniowych do wiatarów. Łączny koszt przeznaczony na eliminację przy takich samych porozstrzygane umowy są oczywiście pozawierane. To jest niecałe 250 tysięcy złotych. To jest kwota ani mała, ani duża. Na tyle prosto miasto stać, kto uznał za celowe. Nieco mniej, bo 185 tysięcy złotych wyda Toruń, a sąsiednia Bydgoszcz 140 tysięcy złotych, mówi rzecznik zarządu dróg miejskich Krzysztof Kosiedowski. Nie powiedziałbym, że aż tak jest, aż ten popyt. Wydajemy na ozdoby świąteczne, powiem szczerze, że chyba więcej nas kosztują nieraz nie dwa. Naprawdę wykorzystałem, jest największy problem. Z brakiem szacunku dla właśnie tych świątecznych, kolorowych ozdób wśród ludzi kulturalnych, wśród ludzi miłych, którzy czekają faktycznie z utęsknieniem na święta, powodują radość. Natomiast odmienną radość powodują u tych, którzy mogą coś urwać, zniszczyć, wypiąć, odciąć, podpalić i niestety z takimi działaniami mamy na co dzień do czynienia w momencie, kiedy właśnie stoją anioły czy zaprzęg reniferów, piękne sali oczywiście doczepione do tego zaprzęgu reniferów, no i chyba widzowie w całej Polsce w telewizji mogli zobaczyć, jak jeden z amatorów mocnych wrażeń alkoholu na starym rynku dosiadał renifera i próbował na takim właśnie iluminacją owieszonym jeleniu jechać. I tutaj jest chyba większy problem. Apel gorący do wszystkich, zwracajmy na to uwagę, żeby jak najmniej ucierpiały nasze baletnice, wszelkiego rodzaju głosie, jelonki, święci Mikołajowie. Starajmy się jednak zniechęcać amatorów niszczenia ozdób świątecznych, żeby te osoby przetrwały jak najdłużej, żeby pozostały
zapraszamy do przyszłych świąt. Uroczyste zapalenie lampek w Warszawie odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 17 na Placu Zamkowym. W innych miastach odbędzie się to także w nadchodzący weekend albo w Mikołajki. Agnieszka Wynarska, dziękuję bardzo, ale pozostajemy przy temacie zbliżających się świąt. Są wielkie, dwumetrowe, maleńkie w pudełkach po zapałkach z metalu, drewna, kartonu i modeliny. Niektóre tradycyjne, inne nawiązujące do bieżących wydarzeń. Wszystkie kolorowe. Na rynku głównym odbywa się dziś 74. konkurs szopek krakowskich. Ma motywy Kościoła Mariackiego. Jest z kartonu, ma podstawę z deski. Jest skołowana folią i papierem. Jest duża, większość osób jest z plasteliny. Trochę osób jest z modeliny. To jest chyba najmniejsza szopka tutaj. A, nie najmniejsza, jeszcze mniejsza. Widziałem w pudełku od zapałek tam stoi. Bo ona ma 12 cm wysokości, nie jest powiedzmy tak duża jak mój smartfon. Znak czasu, szopka wielkości. Tak porównywałem właśnie, że tak wielkości, ona się nawet na ekranie smartfona by zmieściła po prostu. To jest bardzo dużo figurek, bo to jest środka książka miniaturowa, to jest 39 figurek. W tej większości jest po prostu z Świętych Dni Młodzieży, po prostu umieściłem tutaj figurki z młodzieży z całego świata, plus jeszcze zawarłem po dwie albo trzy flagi z każdego kontynentu, który jest, plus są flagi wszystkich państw, które gościły HDM po prostu od początku. To jest papież Franciszek, logo HDM jest papian Paweł II też. Wyjątkowa HDM-owa szopka. Tak, no właśnie chciałem to zaznaczyć. No jeszcze zaznaczyłem tylko, że 60-lecie powstania Pilic pod Baranami, Piotr Krzynecki, Turnausza, Bakowa. Trochę inne od reszty, tak? Bardzo dotykana na drzewie. Nie ma tych tradycyjnych wież Kościoła Mariackiego. Taka stajenka faktycznie. Betlejemska. Czego jest zrobione? Czy drewno, papier, stadion, panią, wielkie, malowane. No ci chodziło, z którego mam listy, które mam szybko przeszedł, prawda? No trochę wyglądałem korekstancie. Trzeba było im dać pieniądze. Zawodowy szopkarz. No nie wiem, czy zawodowy, ale pasjonat. W każdym razie ogromny. 32 zwycięstwa do tej pory. Na razie tak. Na razie będzie dzisiaj 33, że więcej nie zdobędę, bo no będziesz jeszcze mogę 30-40, więcej nie pociągnę. Oby jak najdłużej. Powiedzmy, co pan przygotował w tym roku? Jak wygląda tam tegoroczna szopka? W sensie średnich szopek, no bardzo złota, bardzo ruchowa, wszystko jest ruszane ośmioma silnikami. Wszyscy się ruszają, wszystko świeci. Także Mariacki Wieczny, przepiękna kołowa, ozdobiona, tak? Takie małe szopka krakowska. Ma mnóstwo postaci, ile ich to jest? Wybrali ich chyba ponad około 60-50 pary. Ciągle liczę i ciągle się wybrali, bo to no chyba 57 jest coś takiego. Ile czasu trwały przygotowania, ile czasu trwało robienie otwarcia? Robię codziennie po 8 do 10 godzin, łącznie z niedzielą. Są flagi polskie, jest lajkonik, jest nawet flaga, co to Unia Europejska. Tak, oczywiście wyrwali w zeszłym roku nawet w gazetach mi napisali, że powiesiłem flagę europejską w dniu, w którym pani Szydło zdjęła, to była moja złośliwość i mój protest. Szopki oglądała reporterka TOK FM w Krakowie, Paulina Nawrocka, konkurs na najlepszą szopkę zostanie rozstrzygnięty w niedzielę. Wszystkie szopki będzie można oglądać do 26 lutego w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Niektóre w witrynach krakowskich restauracji i sklepów wokół rynku. Stagany ze świątecznymi ozdobami, choinkami i potrawami oraz szopka i atrakcje dla dzieci. Tak wyglądać będzie Betlejem Poznańskie. W tym roku poznaniacy mają dwa jarmarki bożonarodzeniowe trwające na Placu Wolności i Starym Rynku, które rusza wkrótce. W programie poznańskiego Betlejem nie zapadnie corocznego festiwalu rzeźby ludowej, który ściąga do stolicy wielkopolskich artystów, m.in. z Polski, Francji, Litwy, Kanady, Szwecji, a nawet Malezji. O szczegółach Karol Kański. Placu Wolności już zamienia się w świąteczną wioskę. Stanęła tu bożonarodzeniowa piramida, podobna do tych, które można oglądać na największych jarmarkach w Europie, na przykład w Berlinie. Jest też scena, na której dzieci będą śpiewać kolędy, świąteczna brama oraz dwie karuzele dla rodzin. Taki wystrój Placu Wolności ma wprowadzać Poznań jako świąteczny.
jasny, bożonarodzeniowy nastrój. Za przygotowanie odpowiada firma ze Stuttgartu, która specjalizuje się w organizowaniu świątecznych imprez w Niemczech, mówią Anna Dorna i Iwona Rafińska. Za drugi jarmark na Starym Rynku będzie odpowiadać miejska strona Krakowska. Zadba pełnią albowo polski charakter. Na rynku zaplanowano spotkania ze świętym Mikołajem, animacje z Królową Zimy, a także spektakle świąteczne i wspólne kolędowanie. Ponadto widowiska teatralne i show akrobatyczne zarówno na Starym Rynku, jak i na Placu Wolności będzie można podziwiać szopkę betlejemską. Będziemy wspólnie kolędować zarówno na Placu Wolności, a na Starym Rynku 15 grudnia będzie kolejna edycja Stanley Night, czyli międzynarodowa studencka społeczność, gdzie wspólnie śpiewać tradycyjną cichą noc. To betlejem poznański będzie wyjątkowo, będzie nie dosyć, że bardzo duże, ciekawe, połączone ulicą Paderewskiego i mieszkańców Poznania będą mieli przyjaciele z stacjami, jak i atrakcjami, które betlejem poznański będzie Państwu oferować zarówno na Starym Rynku, jak i na Placu Wolności. Także jestem przekonana, że zarówno ilość, jakość dostawców, jak i atrakcje W programie poznańskiego Betlejem nie zabraknie zarządzania festiwalu rzeźby lodowej. Ten rozpoczyna się w piątek 15 grudnia i potrwa do niedzieli 11 grudnia. Artyści i mistrzowie świata w rzeźbie lodowej będą wtedy tworzyć niepowtarzalne figury. Każdy z 12 dwuosobowych zespołów na stworzenie kilometrowych rzeźb będzie mieć cały dzień. Do dyspozycji zawodników będzie kilkanaście ton lodu, mówi Mariusz Walter, przedstawiciel firmy organizującej festiwal. Będziemy mieli nowe zespoły, chociażby z Węgier, z Hiszpanii, z Litwy, ale będą też zwycięstwa ubiegłorocznego festiwalu Bracia Paisas, którzy reprezentują Filipiny i Kanadę. Mam nadzieję, że te nowe zespoły zaprezentują poznaniakom jakieś nowe pomysły na rzeźbę lodową. Jest to pełna dowolność, artyści przyjeżdżają oczywiście ze swoimi projektami. Długo myśleli, które będą prezentować i przedstawiać nam podczas tego niedzielnego festiwalu. Mają na to cały dzień od godziny 9, kiedy startuje festiwal, aż do godziny 17, będą mogli wykonywać pracę przy użyciu najróżniejszych narzędzi. Co mogą użyć, a co jest niedopuszczalne dla kogoś. Zawsze to były pilarki elektryczne, w tym roku będą to też pilarki akumulatorowe. Artyści oprócz tego używają najprzeróżniejszych narzędzi, takie chociażby było tanecznik czy Alaska. Wszyscy będą mogli na własne oczy przekonać się, jak te artyści lodowe powstały. W drugim dniu lodowego festiwalu 10 grudnia na scenie głównej Starego Rynku zawodnicy będą rywalizować w konkurencji, która nazywa się Speed Ice Carving. Każdy z rzeźbiarzy ma kilkadziesiąt minut na odtworzenie konkursowego wzoru. Każdy z nich rzeźbi w identycznej pryle lodu. Szybka i widowiskowa konkurencja festiwalu. Artyści mają 20 minut na wykonanie rzeźby, której wzór muszą odtworzyć, którą przekazują organizatorzy. Najwierniej odtworzony wzór wygrywa. Pozostałe rzeźby udekorują Stary Rynek. Dla zwycięzców festiwalu rzeźby lodowej przygotowano nagrody finansowe. 18 grudnia na Starym Rynku nastąpi przekazanie betlejemskiego światła pokoju.